vicino alle carte. Dobbiamo mai dirgli che in fase di esercizio di idrato e la conversazione di un piccolo età. Wczoraj aż do najbliższej niedzieli w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, dni świętego Jana Pawła II, przygotowujące do sobotniego odpustu, a także adoracja Najświętszego Sakramentu przy ołtarzu Światło Pojednania i Pokój. Wczoraj te dni rozpoczęły się, przygotowaliśmy dla Państwa materiał wraz oczywiście z zaproszeniem do udziału w tym pierwszym odpuście w sanktuarium, które wspólnie wznosiliśmy i w dalszym ciągu wznosimy. Kochani, dzisiaj jest wielka sprawa. Rozpoczynamy przygotowanie do odpustu, pierwszego odpustu. Jan Paweł II, 38 lat temu i 22 w dzień inauguracji pontyfikatu mamy odpust tutaj. I znowuż ta reżyserka z nieba musiałby opowiadać, jak Pan Bóg prowadzi, Matka Boża prowadzi. I czuję Jana Pawła II też. Naprawdę. Jakbyśmy zaczynali tu budować i w ogóle ten cały pomysł, Panie Boże, prowadzi i znajduje ludzi, niewspaniałych ludzi. Zobaczcie, jak to pięknie zrobili. To Polacy. Tak, tylko podnieść głowę i do roboty się wziąć. I nie szczypać jeden drugiego, tylko robić pozytywnie, a nie tam. I słuchajcie, i dzisiaj jest znowuż taka reżyserka. Dzisiaj zaczynamy tutaj modlitwę o pokój na świecie. Ale proponuję też modlitwę o pokój w ojczyźnie. Ludzie umierają na raka. O czym my tu mówimy? My jeszcze żyjemy, a jutro się może okazać, że na płucach rak. Będą mówić świątynia pańska, świątynia pańska. Jak to mówicie? Pokój na świecie, świątynia pańska, świątynia pańska trzy razy. To jest? A potem przychodzicie do mnie, stajecie przed moim obliczem, stajecie w tym oto, tym moim domu i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać wszystkie te obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców nie jest w oczach moich ten dom? Oto ja to wszystko widzę, mówi Jehowa zastępów. Udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię. Przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu. Na koniec przeniesiemy się do Kijowa, ukraińskim MSZ zakazało działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen. Taka pewna niewyjaśnienia, na czym ta stronniczość miałaby polegać. Mam wrażenie, że tutaj obóz rządzący stoi na takim stanowisku, że każda opinia, która nie jest zgodna z jego imieniem, jest tak naprawdę stronnicza, tak? A więc bezstronna była tylko wówczas, gdyby komisja weneska powiedziała, że Andrzej Rzepliński jest autorem zamachu stanu, tak?
Określenie zasad działania instytucji państwowych to kompetencje organów krajowych, a nie instytucji międzynarodowych, które nie znają całościowo naszego systemu prawnego i wybiórczo stronniczo podchodzą do analizy ustawy. Tutaj mogę tylko powiedzieć, że Komisja Wenecka jest po prostu instytucją opiniodawczą czy konsultacyjną, która opiniuje różnego rodzaju rozwiązania w wielu krajach europejskich, tak? Nie tylko Polska, ale też na przykład Francji, Ukrainie, Mołdawii, Rumunii. Nikt Polski tak przecież nie zmusza do uczestnictwa, do bycia członkiem Rady Europy. To była nasza suwerenna decyzja. I jeżeli funkcjonujemy w ramach tej organizacji, no to powinniśmy z jakimś szacunkiem odnosić się do instytucji, które w ramach tej organizacji funkcjonują. No tego rodzaju rozwiązania, tego rodzaju wypowiedzi są dla mnie pozbawione tak naprawdę sensu. Znaczy najzabawniejsze jest chyba to, że to stwierdzenie określenie zasad działania instytucji państwowych to kompetencje organów krajowych jest absolutnie prawdziwe, no ale to się robi ustawą zasadniczą. Jak się nie ma mocy, żeby ją zmienić, no to nie można, to nie oznacza, że można ją łamać. To prawda, z tym, że też oczywiście należy mieć na uwadze to, że nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość miała tę większość 2/3, mogło zmienić konstytucję, to też by nie znaczyło, że wszystkie, że wszystkie kwestie są dozwolone, tak? Komisja Wenecka opiniowała w przypadku na przykład Węgier także zmiany w konstytucji i również je krytykowała pod kątem spełniania standardów międzynarodowych. I też pewnie słyszała, że jest stronniczy, jak na ile sobie wyobrażam retorykę, którą przyjął Viktor Orban, który jest zresztą wzorcem dla Prawa i Sprawiedliwości, jak wszyscy wiemy. No to cóż, no wypada chyba sobie jeszcze raz zadać pytanie, co to zmienia, że Komisja Wenecka po raz drugi powtórzyła jakby swoje argumenty. Zapewne z perspektywy obozu rządzącego wydaje się, że to nic nie zmienia, tak? Natomiast zobaczymy w praktyce, czy całkowicie te uwagi Komisji Weneckiej są zignorowane, czy też nie, bo to też warto zauważyć, że Komisja Wenecka jednak dostrzegła pewne pozytywne działania, jakie Prawo i Sprawiedliwość podjęło po pierwszej opinii tutaj. Zwrócono uwagę, że zmniejszono to kworum, tak, z 13 do 11 sędziów, wprowadzono wyjątki do zasady rozpatrywania spraw zgodnie z datą wpływu. Także no, być może ta opinia również przyczyni się chociaż do jakiejś częściowej zmiany obecnego stanu rzeczy. Dziękuję bardzo. Marcin Szwec z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka był ze mną w studiu. Dziękuję. 13.33, za chwilę informacja. Połączenie. Nie sobie sami nauczą się śpiewać, ani ciągle pożyczają piosenki od obcych. No dziady. Na zegarze. Gość Polskiego Radia 24. Naszym gościem w studiu Polskiego Radia w Krakowie jest, przypomnę, Natalia Majherczyk, dyrektor Biura Fundacji Watch Health Care. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o Państwa najnowszym raporcie o onkobarometrze Fundacji WHC, a także o wynikach barometru, który pokazuje stan kolejek w polskich poradniach. Okazuje się, że, że kolejki do specjalistów, do lekarzy specjalistów to cały czas widnieją przedstawienia różańca do siedmiu boleści, modlitwy, o którą prosiła Matka Boża w trakcie objawień w Kibechu i przez którą właśnie mamy wyjednać ten pokój dla świata. Z lewej strony są to dwie pierwsze boleści. Jest to bractwo Symeona oraz ucieczka do Egiptu.